Witam. Skorpion. Nie wiem, jak opowiedzieć o skorpionie, bo skorpionów jest mnóstwo. Skorpion jako człowiek to przede wszystkim analityk. Analityk ciebie. Patrzy tymi swoimi ciemnymi oczami, świtrującymi spod krzaczastych brwi i przygląda się. Ja mówię o mężczyźnie, z kolei kobiety bardzo analitycznie i spoglądając poprzez pewne zasady czy umiejętności flirtu kobiecego, więc wtedy kobieta przejrzy cię, jak brzydko się mówi, jak komornik szafę. Chociaż nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale nieistotne, wiesz, o co chodzi. Skorpion. Troszeczkę cyniczny. Zawsze powściągliwy w swoich zdaniach. Jednocześnie też umiejący i potrafiący zadać ból. Ten ból nie jest ograniczony. On jest ograniczony pewnymi sferami. Po to, żeby ciebie rozdrażnić, bo wtedy skorpion się tobą bawi. Mniej więcej tak jak płom na grzebieniu. I czy warto działać? To nie w tej rozmowie, ale w rzeczywistości skorpion jeszcze ma kilka rzeczy, które są najbardziej niebezpieczne. To, że nie przebiera w środkach. Nie przebiera w środkach swoich, ani swojej, nazwijmy to, dojrzałości, czy też czasami napalczywości. To jest takie dziwne słowo, które podobnie działa jak baran. Baran pędzi i podpala, a on tutaj analizuje i działa zupełnie inaczej. Działa hipnotycznie, a nawet czasami wręcz erotycznie, a co za różnica, kiedy można zwabić i kogoś wpuścić tak zwane maliny, czy wprost do dołu. To jest jakby specyfika skorpiona i najbardziej spragnione zachowanie skorpiona to wtedy, kiedy ma szansę, bo kiedy traci szansę, traci jakby sens życia. I tutaj mamy problem pod względem natury też skorpiona, o której nie chcę w tej chwili mówić. Ale skorpion ogólnie, rzecz biorąc, jest znakiem, który zawsze będzie dążył do jakby przygnębienia. Jeżeli nie potrafi tego zrobić, to będzie tak krążył koło tematu. W rzeczywistości, jeżeli mamy w systemie naszej rzeczywistości, chociażby bankowość i w tym lichwiarstwo, to właśnie lichwiarstwo będzie należeć właśnie do skorpiona, ale też najbardziej do momentu działania tego ostatecznego, czyli jak druga osoba wręcz odchodzi od normy. Po prostu już nie może ofiara skorpiona po prostu zasycha. Bo teraz wyobraź sobie, że mamy pierwszego skorpiona, czyli skorpion pająk, który nas tą swoją nicią owija. I w pewnym momencie buduje i wysysa z nas wszystko. Potem następny skorpion to jest skorpion jaszczurka, który możemy nacisnąć i ucieknie. I zostanie nam się tylko ogon. I ten ogon wreszcie się odbuduje, bo u jaszczurek to jest zupełnie normalne. One w tym momencie odbudowują sobie ten ogon i to odrasta. Następnie mamy orła. Orzeł, wspaniała postać.
czyli ten, który z góry na wszystko patrzy i na każdą chwilę swojego lotu. Ptaki te mają bardzo mały kąt widzenia, także widzą dosłownie, jakbyśmy mieli my lornetkę. One widzą, przypuśćmy założenie, nie jestem pewien, no ale z 200-300 metrów nad ziemią widzą taką małą myszkę, ziarnko uciekające. Jak on patrzy, to penetruje teren i leci majestatycznie, przepięknie, nawet w wiatru nie słychać tego ptaka i wreszcie pikuje i spada. I mamy następne. Orzeł Feniks. Przepraszam, Feniks, skorpion, nie orzeł, tylko myli mi się. Unoszący się, nie wiem, czy widziałeś kiedyś Feniksa, to jest do słońca, unoszący się. To już jest prawie, że coś boskiego. To jest coś, co unosi się już nawet, już nie, ponieważ płonie. To jest według zasady. Z popiołu powstałeś, popiół się obrócisz. To jest według zasady. Mysz do góry wznosi się. Nie wiem, czy wiesz, że balon napełniony powietrzem, on się unosi. I wtedy mamy inną perspektywę zupełnie. I to jest taka wypowiedź moja, kiedy spotkałem ludzi, którzy zajmują się sportem balonowym i są lotnikami, zawsze uważałem, że balon dopiero daje wolność. I to jest ten Feniks, ta nadwolność. I teraz sobie postaw, którym, czy jesteś skorpionem, czy też masz ze skorpionem do czynienia. W której szufladzie go postawisz? Czy skorpion jaszczurka, czy skorpion Feniks? Nie przeceniaj nigdy. Nie rób tych wartości zbyt wielkich, bo w rzeczywistości to jest bardzo trudne. Ale o tym opowiem w dalszych opowieściach o astrologii. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści nie tylko o skorpionie, ale przede wszystkim o skorpionie teraz. Dziękuję bardzo. I zapraszam oczywiście na dalszy ciąg opowieści o astrologii nie tylko. Dziękuję.